Cześć. Tak się właśnie zastanawiam, nagrywać tego vloga czy nie. Bo ostatnio nagrałem vloga, to się ze mnie śmieliście. I tak się właśnie zastanawiam. Ciężkie jest życie vlogera. Ciężkie jest życie vlogera. Czasami brakuje pomysłu na nagrywanie vloga, no i człowiek tak nagrywa, nagrywa, niby nagrywa, niby nie nagrywa, bo to trudno to nazwać nagrywaniem, a to podobno jest wszystko obcenzurowane, kontrolowane. No i właśnie nie wiadomo, o co chodzi. O, fajnie, bo mam, powiem wam, CPU mam 6,7% tylko zużytego. Przy takiej grafice, no kurde, na tym procesorze, co mam, powiem wam, a co? Jest to jakiś tam tani Xeon, czterordzeniowy, który kupiłem. Nie wiem, tam chyba za 30 zł. Oczywiście do tego płytę tam pod Core 4, ale ona była trochę zmodyfikowana już, więc to był komplet, który kupiłem razem, płytę razem z procesorem. No, powiem, że śmiga ładnie. W Unrealu 3 mam 60 klatek. Oczywiście o Unrealu 2 to jest max. Max 90, no monitor nie wyrabia. A tak propos tego monitora, to ci goście troszeczkę oszukują. Bo ten monitor wcale nie ma 60 klatek. On ma 30 klatek. A 60 klatek to on uzyskuje tylko na HDMI. No oczywiście tego panowie nie napisali, no ale szczerze powiem, że no, za te pieniądze, co ja dałem za ten monitor, to cudów wielkich się nie da, nie można spodziewać, a poza tym działa świetnie, no. No jak na razie, daj Boże, żeby działał tak jak działa. Wszystko elegancko. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam gram Far Cry'a. Pierwszy raz piję na vlogu piwo. Bardzo dobre piwo. Jest to piwo typu żul. Wszyscy żule je kupują. Jest to piwo kuflowe, mocne, 7,2. Dojrzały charakter, sprawdzona receptura. Mocne 7,2%, jak już mówiłem. Piwo jasne, pasteryzowane, alkohol 7,2, objętość zawiera słód jęczmienny, jęczmień. Więcej informacji na www.grupażywiec. Kurde, to jest piwo z grupy Żywiec, ale numer. No kiedyś nie był z grupy Żywiec. Nie wiem, co to było, chyba Jabłonowo. Ale nie kojarzę. No jest to piwo najtańsze. 2 złote 10 groszy w jednym sklepie, w drugim 2,20, w trzecim 2,35. No jest to piwo z najtańszych, jeszcze z takich tanich piw to Harnaś jest. Też 2,10 zdaje się. No, no i co tam w tym vlogu? No i degustuję sobie piwo. Degustuję. Piwo jak piwo. O. Bez wyraźnego charakteru. Paskowe. Oczywiście piję z takiego kieliszka, żeby się za bardzo nie zapić. No.
No cóż mi się zdarzyło ostatnio ciekawego? Pies mnie ugryzł. Normalnie pies mnie ugryzł, patrzcie. Jeszcze tu mam dziurę na palcu. Tu mam dziurę u góry i tu mam dziurę. Znaczy dziurę. Zdrapaną skórę. No. Chodzę sobie do sklepu w resortowej maseczce. No co prawda nie była zrobiona w Chinach, tylko była zrobiona ze obrusa. No. Już mnie tak słabo widać na tym ekranie. O, teraz moja piękna twarz może zabłyszczeć w internetach. Coś było ciekawego w tym wydarzeniu. No, wchodzę sobie do sklepu. Kupiłem papierosy. Weszła pani, seksowna pani, ładna pani. Oj, ładna, ładna. No, oczywiście miała twarzołapa na twarzy, więc nie wiem czy ładna, ale inne rzeczy miała ekstra. No i wchodzę sobie do tego sklepu. Pani weszła. No już tam kupiłem. Wychodzę. Siedzi piesek. O, jaki ładny. Bielutki piesek. Ładniutki. No i patrzy na mnie tak tymi oczkami. Taki niufel normalnie, że normalnie byś go zjadł. Taki śliczny, taki piękny. No to mówię, niufel, wezmę cię trochę o swoje. Se myślę, no nie? Wezmę cię trochę o swoje. No i czasnę ci se selfie z nim na tego. Na Instagrama. No i tak go ten, chcę w nocha dotknąć. A ten jak na mnie nie skoczy. No i chapsnął mnie. Uciekłem oczywiście z ręką. No ale już zdążył. Krew się polała. Jest awantura. Dretym ryjem. Za chwilę wychodzi ta pani. No i coś tam czego. A ja mówię, no moja wina, bo go chciałem dotknąć. Mówi, obcych psów się nie dotyka. No. Mówi, no przecież taki ładny był, spokojny. No ale jednak się nie dotyka. No niewyspany byłem. Niewyspany byłem, więc puściłem to i poszedłem do domu. Założyłem sobie plaster. No ale potem sobie myślę, a co by było, gdyby to była mała 7-letnia dziewczynka, która chce dotknąć twojego zjebanego psa i ten twój zjebany pies, odgryza mu pół ręki. Co by wtedy było? Ty stara idiotko. No. No i tyle by było w temacie tego psa. Zdenerwowała mnie ta sytuacja. Oczywiście. Bo jeśli pies jest nieobliczalny, to powinien mieć kaganiec, prawda? Powinien być kaganiec. Albo nawet jeśli nie, to powinien być uwiązany w takim miejscu, żeby po prostu był daleko od ludzi. No a on był pod drzwiami. No i to była taka sytuacja z tym. No i zasmuciło mnie to, no. Wczoraj mi ten palec spuchł. Widocznie jakieś gówna wjąchał. Wdychał jak to pies i wylizywał jakieś syfy. No i mi tutaj taka buła się zrobiła wokół tej ranki. No ale wziąłem to, tak wycisnąłem, poleciał ten osocze poleciało, no i potem płukałem to wodą utlenioną, płukałem, płukałem. No dzisiaj już no, jak normalna rana zasycha, no. Palec już elegancko w porównaniu z tym jest taki sam, no, czyli niespuchnięty. No i tyle w temacie. No już widzę 9 minut vloga, trzeba będzie kończyć, bo to za długo chyba nie będziecie oglądać, no nie? Takich przygód.
No i tak się zastanawiam właśnie, czy nagrywać te vlogi, czy nie nagrywać. No, to mnie przydałoby się od czasu coś nagrać, a tematy są cały czas te same. Niemcy, komuniści. No ileż można, to jest po prostu do... Tak powiem, że to już mdli, wiecie, bo to człowiek tyle lat żyje, ogląda tą patologię, że po prostu no, człowiekowi się niedobrze robi. To tyle by było, kochani, w tym vlogu. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania. No i tam, Ania. Na razie, trzymajcie się.